Hej, za mikrofonem Wojciech Bezi Wróbel i witam Was bardzo serdecznie w moim programie newsowym Bezi Info. Jak wiecie, bez info nie da się żyć, więc zaczynajmy. W dzisiejszym odcinku m.in. nowy mistrz LPL, Summer Split LCS i LEC na horyzoncie, sezon letni LCK bez udziału Griffin oraz obie polskie ekipy z awansem do fazy pucharowej EU Masters. Nie obyło się bez turbulencji, ale ostatecznie KIK oraz AGO Rogue wywalczyli sobie miejsce w playoffach EU Masters. Mistrzowie Ultraligi rozpoczęli bardzo chwiejnie, ale szybko wrócili na dobre tory. Podczas finalnego dnia zmagań w swojej grupie czekał ich maraton aż 3 starć rewanżowych. Zaczęli z wysokiego C, pokonując w pierwszym meczu wicemistrza Francji, czyli LDLC. Dalej było tylko lepiej, następni pod koła polskiej formacji trafili zawodnicy Defuse Kids. Ostatecznie nawet mistrzowie Hiszpanii z Erdotę na pokładzie nie byli w stanie zatrzymać rozpędzonej polskiej brygady. Polska górą! Podopieczni Pawła Delorda Szabli mieli odrobinę lepszą sytuację w grupie przed rozpoczęciem rundy rewanżowej niż AGO Rogue. Był to oczywiście bardzo dobry prognostyk dla wszystkich sympatyków polskiej formacji oczekujących podobnego sukcesu co w przypadku AGO. Piątkowy wieczór jednak nie rozpoczął się dla nich śpiewająco. W pierwszym meczu KIK musiało tym razem uznać wyższość Movistar Riders, przeciwko którym udało się przecież wygrać poprzednim razem. Całe szczęście ekipa wicemistrzów Ultraligi nie podłamała się tą porażką. Następne dwa spotkania padły już łupem polskiej piątki. Zawodnik, którego nickname wszyscy mieliśmy na ustach, to potężny Łukasz Puki Style Zygmunciak. Na przystawkę razem z kompanami zespołu ograł Team Singularity, by później do sukcesu w meczu z Schalke mógł poprowadzić swoją ekipę fenomenalnym Aphelios'em. Niedzielne spotkania dogrywkowe były szansą dla polskich ekip na wywalczenie lepszego miejsca na koniec fazy grupowej. Niestety tym razem LDLC zrewanżowało się za poprzedni mecz, niszcząc Nexus AGO w 28 minut. Mistrzowie Polski mieli swoje dobre momenty, jednak w kluczowych walkach Hades grający Ezrealem nie dał przeciwnikom żadnych szans. Ostatni tiebreaker tego dnia rozgrywali zawodnicy KIK przeciwko Movistar Riders. Podobnie jak AGO, na początku spotkania wyglądali bardzo solidnie i byli na dobrej drodze, by odegrać się za piątkową przegraną. Tragiczna seria błędów pod koniec tego starcia przekreśliła jednak szansę na zajęcie pierwszego miejsca w grupie. Tu nie wiem, nasi chłopacy trenują po szopach. Pajacie! Ale prawda, prawda jest taka, że to co ty powiedziałeś... Mamy ciężej! To co powiedziałeś mi pod koniec... Jeszcze wygrają! Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo dzięki temu polskie ekipy nie mogły trafić na siebie w następnej fazie turnieju. Pary ćwierćfinałowe prezentują się następująco. Turniej promocyjny do letniego sezonu LCK dobiegł końca. Najlepsze dwa zespoły z Challengers Korea, które walczyły o awans do głównej ligi koreańskiej, to Team Dynamics oraz Cerebial Gaming. Sandbox Gaming na koniec wiosennego splitu zajęło 9. lokatę. Tym samym w pierwszej rundzie zagrali na Team Dynamics. Ekipa pretendentów zdołała zwyciężyć bez większych problemów przekonującym 2-0. W następnym meczu turnieju po zaciętej walce Griffin uległo 2-1 zwycięzcom sezonu regularnego Challengers Korea. Tym samym zrzucając Griffin do pojedynku przeciwko Sandbox, gdzie zmuszeni byli walczyć o przetrwanie. Po dość jednostronnym widowisku ekipa, która jeszcze na ostatnich mistrzostwach świata była w stanie zagrozić najlepszym zespołom na świecie, odpada z LCK. Na jej miejsce meldują się gracze Team Dynamics w towarzystwie Sandbox, które ostatecznie pokonało Cerebial 3-0. Aktualnie wszyscy zawodnicy biorący udział w rozgrywkach na najwyższym poziomie znajdują się na zasłużonych wakacjach. Wiemy już jednak, że nie potrwają one zbyt długo, bo 12 czerwca europejskie rozgrywki powrócą na nasze ekrany z meczem G2 Esports kontra Mad Lions. Drużyny zza oceanu swoje zmagania rozpoczną dzień później, czyli 13 czerwca, spotkaniem Cloud9 przeciwko FlyQuest. Riot zapowiedział, że na start przygotowali coś specjalnego, co nazywają Super Tygodniem. Oznacza to, że rozgrywki potrwają nie 2, ale 3 dni, od piątku do niedzieli. Europa przewiduje 2 takie weekendy w 1 i 8 tygodniu. Co do rozgrywek LCS, nie mamy jeszcze informacji na ten temat. W minioną sobotę po piekielnie dobrym i wyrównanym Best of 5 ukoronowaliśmy nowego mistrza LPL. Wynikiem 3-2 JD Gaming pokonało Top Esports, zdobywając swój pierwszy tytuł mistrzowski w lidze. Obie drużyny walczyły o swój pierwszy tytuł mistrzowski po tym, jak we wcześniejszym etapie turnieju wyeliminowały w półfinale byłych mistrzów świata, Invictus Gaming i aktualnych, FunPlus Phoenix.
ostatecznej batalii na piątej mapie największą różnicę w walkach drużynowych zrobił Bart, pilotowany przez Lumao, supporta ekipy JDG. Znakomicie zaprezentował się również w poprzednich grach tej serii i to na czterech różnych czempionach. Jego wyśmienity występ został zauważony i nagrodzony tytułem najbardziej wartościowego zawodnika całego finału. Tegoroczna rywalizacja w League of Legends Pro League była bardziej wyrównana niż kiedykolwiek wcześniej. Świadczy o tym chociażby fakt, że byli mistrzowie świata Invictus Gaming oraz FunPlus Phoenix nie dotarli nawet do finału. Chińska scena jest pełna młodych, zmotywowanych i utalentowanych zawodników, czego dowodem jest ich ciągła dominacja na międzynarodowej scenie. Na dzisiaj to tyle, jeżeli chodzi o najważniejsze informacje z minionego tygodnia. Po więcej zapraszam na inne materiały w ramówce zahaczonych oraz na naszego Discorda, grupkę na Facebooku i Twittera. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień.